Kierowca samochodu ciężarowego prowadzi pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej, przekraczającej 3,5 tony i przewozi nimi różnego rodzaju ładunki w kraju i za granicą. To zawód wymagający podróżowania i długotrwałego przebywania poza domem. Idealny dla pasjonatów jazdy samochodem. W swojej codziennej pracy kierowca samochodu ciężarowego pokonuje tysiące kilometrów, przewożąc towary na trasach krajowych i międzynarodowych. Osoba rozważająca pracę na tym stanowisku musi być nie tylko wytrawnym kierowcą, sprawnie operującym pojazdami o dużych gabarytach. Powinna także być zorganizowana, odpowiedzialna i potrafić samodzielnie planować swoją pracę. Oprócz kierowania pojazdem, kierowca zajmuje się również przygotowaniem odpowiednich dokumentów do przewozu towaru i sprawdzeniem ich poprawności. Kierowca odpowiada również za załadunek towaru. Zapoznaje się z jego stanem, ilością i właściwościami. Nadzoruje ponadto stan techniczny ciężarówki. Przed wyruszeniem w drogę musi dokładnie sprawdzić, czy pojazd spełnia wymogi bezpieczeństwa i nadaje się do jazdy. Kierowca zawodowy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych oraz wykształcenie podstawowe. Mile widziane jest również ukończenie kształcenia w zakresie mechaniki samochodowej. Ponadto należy zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydawane po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu, które jest ważne przez 5 lat. Jeśli kierowca chciałby pracować za granicą, powinien znać podstawy co najmniej jednego języka obcego.